Witam Państwa serdecznie. Kolejny czas mocny energetycznie, czas świąt pogańskich, jak to niektórzy mówią, druidzkich, celtyckich, chrześcijańskich i świeckich. Krótko mówiąc, mamy tutaj 1-2 luty, święto Imbolc, nazywane między innymi jednym z sabatów wielkich, 2 luty Matki Boskiej Gromnicznej, inaczej święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również Dzień Świstaka w Stanach Zjednoczonych. Ale przede wszystkim to, co łączy te wszystkie święta, łączy etiologia, łączy fakt, że są to święta organizowane ku czci ognia, tak można powiedzieć. Ognia, który jest tutaj symbolem nadziei, inspiracji, natchnienia. To taki symboliczny czas rytuałów, kiedy ludzie, którzy już mieli dosyć zimy, kiedy te zapasy się kończyły, kiedy między innymi w Szkocji ten czas już był nazywany czasem wilków, ponieważ prawdopodobnie wtedy wilka i podchodziły pod domostwa. Kiedy tutaj też mamy na gromnicy, Matka Boska Gromniczna też zawsze była symbolicznie przedstawiana z wilkami, od których właśnie tutaj chroniła. Jak chodzi o zbieżność tutaj niektórych kwestii, zawsze będziemy widzieć je zarówno w świętach tak zwanych pogańskich, jak i chrześcijańskich, ponieważ wprowadzając chrześcijaństwo, musiano się gdzieś tam opierać na już pewnych kwestiach, które były i tych symboli, tych różnych analogii znajdą Państwo znacznie więcej, jak będą studiowali tutaj różne kwestie. I tak na przykład mamy tutaj świętą Brygidę, patronkę między innymi leczenia, uzdrawiania. Bridget, celtycka bogini domowego ogniska, która była również inspiratorką tutaj dla poetów, kowali. Ponadto również patronką osób wróżących i tak dalej. Tutaj jest bardzo dużo powiązań, bo zarówno mamy tą świętą, tą Bridget, która właśnie tą pierwotną, która była druidką, która miała ojca druida, a później przeszła na chrześcijaństwo, założyła klasztor. I mamy później świętą Brygidę. Tutaj przypominamy 525 rok, jak ona umarła. No i przede wszystkim, po co jest to święto? Po co jest ten czas? Ten czas to takie przyspieszenie po prostu oczekiwania na wiosnę, tak można powiedzieć. I tutaj znowu robimy porządki, planujemy jakieś nowe projekty, powoli wychodzimy z podziemi. Jest to świetny miesiąc na wizualizację, na marzenia, postanowienia. Tak jak gdzieś tam słońce zaczyna coraz mocniej świecić, tak samo nasze marzenia tak jakby nabierają tutaj kształtów. Czyli już niedługo znowu czas miłości. Mamy 14 luty. Też jakoś tak niektórzy mogą się dziwić, że już, jak to się mówi, niedaleko wiosny, tak, kiedy przyroda się odradza, kiedy jest coraz więcej jakichś tam młodych zwierzaczków i nie tylko. No i tutaj mamy przede wszystkim jeszcze czas tak zwanych rytuałów. Co robimy w te 2 dni? W tradycji ogólnie niechrześcijańskiej, tak mówiąc w skrócie, zapalało się wszystkie lampy w domu, świece w każdym pokoju, właśnie dla tego odrodzenia, dla uczczenia tego odrodzenia słońca, dla specjalnej ochrony. Już No i to jest mnóstwo różnych rytuałów, tam różne panie powystawiały szczegółowo, jakie świece, jakie planety, jakie
Już mówię teraz tak bardzo ogólnie, bo to nie jest tutaj naszą istotą naszego filmiku. Natomiast jak chodzi o Matki Boskiej Gromnicznej, to dużo osób właśnie też bierze udział w procesjach. Zapala właśnie tą symboliczną gromnicę, którą później niesie do domu. Niesie do domu symboliczne światło, ogień, który daje ciepło, ochronę, który powoduje tak jakby wzmocnienie ochronne dla domu. Kiedyś gromnice, zauważmy, w kulturze chrześcijańskiej się dostawało na chrzest, dostaje się na koniec, kiedy się odchodzi z tego świata, ale również te gromnice, z którymi się szło do kościoła, właśnie na Matki Boskiej Gromnicznej, były później stawiane w oknach dla ochrony przed piorunami podczas burzy. W tym samym czasie, kiedy stawiało się tam również święte obrazki, do których się modliło. W momencie, kiedy wracało się z procesji, jeszcze na wsiach i nie tylko był taki zwyczaj, że właśnie tą zapaloną gromnicą kreśliło się krzyże na ramach okien, na ramach drzwi, które też stanowiły tak jakby właśnie funkcję ochronną, żeby nic złego nie dostało się do domu. Tutaj jeszcze wiadomo, jak z wszystkimi tymi świętami mamy mnóstwo takich tak zwanych przesądów pogodowych i tak na przykład jak Dzień Świstaka, wyciągają tego świstaka, patrzą na jego cień w Stanach Zjednoczonych i potem jak to, że tak powiem, tutaj już prognozuje, jak długo będzie trwała ta zima, kiedy przyjdzie wiosna. Tak, tutaj mam kilka takich przysłów polskich związanych właśnie z gromnicą. Gdy na gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się odwlecze. Gdy na gromnicę rozstaje, rzadkie będą urodzaje. Gdy słońce świeci na gromnicę, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce. Gdy na gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj wóz. Gdy z gromnicy w kościele ciecze, zima jeszcze się powlecze. Gdy gromnica skwierczy, będzie rok burzowy. Gdy na gromnicę mróz, będzie dużo zbóż. Gdy w gromnicę dzień pogodny, będzie rok miodny. Gdy w gromniczną gęś z kałuży pije, to na roztworzą 25 marzec owca trawy skubie. Także, drodzy Państwo, to są tak zwane potencjalne prognozy. Możemy zwrócić uwagę, jaka będzie pogoda 2 lutego, jak to się później będzie miało faktycznie do tych tak zwanych przepowiedni naszych ludowych, bo coś w tym jest. Także zwracamy na to uwagę. Dodatkowo faktycznie palimy świece w intencjach ochronnych, w intencjach naszego rozwoju. Planujemy przede wszystkim. Zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, co możemy niepotrzebnego z naszego wyrzucić, z naszego życia wyrzucić i co przede wszystkim, jakie nasze marzenia możemy zrealizować. To jest idealny czas na nasze pozytywne afirmacje, na kreowanie tej nowej, lepszej rzeczywistości i pójścia do przodu. Tak jak się budzi właśnie tak przyroda, tak można powiedzieć i my. Obudźmy się w końcu, zacznijmy gdzieś tam żyć własnym życiem i po prostu realizujmy siebie, realizujmy marzenia. Jeszcze raz powtarzam, tylko do przodu. Tak jak śnieg topnieje, tak pojawia się Wam, moi drodzy Państwo, droga, po której będziecie stąpać. Droga, która jest przejrzysta i która doprowadzi Was prosto do celu. A ja oczywiście zapraszam jeszcze na konsultacje indywidualne i szkolenia prowadzone przez Instytut EzoPositive. Pozdrawiam serdecznie, kontakt na Facebooku. Powodzenia!